Mamy okazję porozmawiać chwilkę na kilka dni przed galą w Ełku. Powiedz, jak przebiegały Twoje przygotowania do tej walki? No, przygotowania trwają już nawet dosyć długo, bo praktycznie od wakacji, od lipca jestem w treningu. Cały czas tutaj ćwiczymy z Pawłem Kłakiem w Action Clubie. A takie już konkretne, docelowe do gali przygotowania zaczęły się od września, więc też już trwają prawie 2 miesiące. Zaczynaliśmy od mocnego przygotowania fizycznego, siły, wytrzymałości. Teraz już jest ostatnia faza treningu, czyli kończymy sesje sparingowe, łapiemy szybkość, luz i już pomału odpoczywamy i szykujemy się na 9. Nie czujesz się przemęczony? Bo dość długo z tego, co mówisz, trenowałeś. No to znaczy już trochę odczuwam takie przemęczenie, ale to nie jest jeszcze takie przemęczenie, że będę zajechany na walce, tylko po prostu ten okres przygotowawczy był dosyć mocny. Już wchodzimy na taki, łapiemy luz, odpoczywamy, więc jeszcze ten tydzień do końca w miarę mocno pociągniemy i od przyszłego tygodnia już odpoczywam i łapię świeżość. No właśnie, walka w Ełku. Powiedz coś o przeciwniku. Studiowałeś go trochę? Mój przeciwnik to jest Francuz, ciemnoskóry zawodnik. Widziałem jedną rundę jego walki na gali Sauerlanda, jak walczyły z Dirksem w półciężkiej wadze. Przegrał tam wtedy chyba w 8 rundzie przed czasem. No, solidny zawodnik, tak jak Francuzi, wiadomo, że są solidnymi zawodnikami. Myślę, że będzie dobrze przygotowany kondycyjnie, lecz jednak to jest taki statyczny zawodnik, że jakoś nie porywa się do jakichś takich furiackich ataków, nie ma jakichś tam chyba za dobrych przyspieszeń. Ale... No właśnie, w czym upatrujesz swoje szanse? Upatruję szansę właśnie w tym, żeby być lotniejszym od niego na nogach. Dobra praca nóg i myślę, że spokojnie powinien sobie poradzić z nim. Czyli praca nóg i punktowanie z dystansu, tak? Tak jest. Szybkie podejścia, odejścia, przepuszczenia jego ataków, boksowanie przednią ręką, wydłużanie akcji i myślę, że walka w dystansie. To wystarczy. Po gali w Ełku, kolejna gala w Białymstoku. Mocne tempo chyba? No, dosyć mocne tempo. Zaryzykowałem, zgodziłem się na 2 walki z rzędu, tydzień po tygodniu. 16 walczę 8 rund z Robertem Świerzbińskim. No traktuję tą pierwszą walkę jako rozgrzewkę przed Robertem. Myślę, że na tym etapie, tak jak jestem przygotowany, że powinien sobie spokojnie poradzić, zdążę odpocząć przez ten tydzień czasu do tej drugiej walki. No i co, wychodzimy i boksujemy. Znasz dobrze Roberta, pewnie wielokrotnie mieliście okazję sparować. Powiedz, jak tutaj widzisz swoje szanse, co tutaj, jakie są Twoje mocne strony, co chcesz wykorzystać, jak chcesz walczyć z Robertem? Na pewno czuję się mocniejszy fizycznie od Roberta. Wiadomo, Robert boksuje jedną kategorię niżej ode mnie. Tu umówiliśmy się na taki limit umowny, że ja schodzę do 75. On pewnie będzie czuł się na pewno świeższy, bo będzie miał tam trochę tej nadwagi. Także no myślę, że on będzie chciał nadrobić to szybkościowo. Ja jednak jestem silniejszy. Sparowałem z Michałem Sarbaą. Michał Sarba często jeździł do niego na sparingi, więc mniej więcej powiedział mi, czego mogę się po nim spodziewać. I no na ten czas myślę, że jestem dobrze przygotowany na ten pojedynek. No w takim razie życzymy powodzenia. Powiedz potem, jakie plany? Masz już coś na nadrzu, jak już tak daleko sięgamy? No nie wiem, jeszcze coś trener Gmitruk mówił, jakieś gali grudniowe, nie wiem, czy to jest pewne na 100%. W każdym razie będę cały czas w treningu, jeżeli nie będzie tej gali, grudzień odpoczywamy, od stycznia zaczynamy mocne przygotowania. Z tego, co słyszałem, w lutym ma się odbyć Polsat Boxing Night, więc mam nadzieję, że będę mógł tam zaboksować, więc będę od stycznia się już mocno przygotowywał pod tym kątem. Dzięki wielkie za wywiad. Dzięki, pozdrawiam.